Ale nie każą mi zmienić stroju, więc to mnie troszkę dziwi, ale okej. I z racji tego, że mam 3 gry, powinienem mieć wybór z 3 różnych strojów wybrać. Był Japoniec i pierdzący, no. Teraz zwróćcie uwagę na symbol, który ma na swoim... Cześć Przemek. Symbol, który ma na klacie ten koleś. Mi się kojarzy z Star Warsów, z New Order. Symbol New Order. New Order to był tytuł filmu, a First Order to był grupa w Star Warsach, tak? Tak było, Sean? Wiesz co, aż kurde sprawdzę, bo jest poprawne nazewnictwo do First Order i New Order. Nie wiem, które jest faktycznie nazwą faktyczną, właściwą, nie mam tego pojęcia. Ten grze też jest szokowany, patrząc na jego... No. Piotr, jak siemaneczko. Jak czujesz się w ogóle widząc pokłony, które stoją naprzeciwko siebie i walczą? Sam żółty. Myślę, że lubię cię coraz bardziej i bardziej. Nie ma polskich znaczków. Dobra. W każdym razie rzekomo według niego zdałem test po części. Tak, oczywiście Pokémon, który pada, musi spaść do 0 HP. Ten, który zginie, nie? A, to jest First Battle. I mamy rouleta. I po raz pierwszy walczymy z gościem, który nie jest naszym rywalem po części. Interesujące. Togepi. Jak zwykle graliśmy zawsze, to był Pokémon, który miał kontrol do nas. Tak teraz zwróćcie uwagę, że tak nie jest. I co to ma być, że powinien być shiny? No. Gdzie to jest? Ja mam tylko jeden atak. Walka ukończona. Dosyć szybko to poszło. Zwróć uwagę, że to nie ma takiego... Co mi się bardzo podoba. To, że raz expa wbiliśmy, to jest druga kwestia. I mamy nowy atak. O! To, że te walki trwają dosyć szybko. Nie ma takiego, wiecie, wejścia w tryb, o matko, ile to czasu marnujemy i tak dalej, nie? Zresztą dopiero za początek zobaczymy zresztą jeszcze, jak to wygląda. Bo oni ten czas przeznaczyli na dialogi. Coś ten desen jest, znaczy coś tym jest. Każdy z tych ludzi ma swojego Pokémona, ale niewiele z nich wie, do czego służą Pokébole. Znaczy, jak użyć Pokébole. Pozwól mi ogarnąć. I on chyba wyleczył z mojego Pokémona, zakładam. Nie, dał mi potki. 5 potek, okej. Okay. Standardowo 60 tych potek, w sensie 60 HP leczy. Czekaj, to nie są lepsze? Bo chyba standardowe potki dają 20 życia chyba. Bo chyba 20 dają, nie 60. I podczas walki mogę użyć to. I podczas trialu mogę też to użyć. Dobra, nie gadania, łapania, idźmy walczyć. No, Obsidian Field coś tam. Aha, w momencie kiedy porzucasz Jubilife Village, musisz na mapie znaleźć miejsce do... Czyli let rest. Aha, Guardianom muszę powiedzieć, dokąd idę, żeby w razie WU oni poszli po mnie i wiesz, znaleźli mnie chyba. Zwłoki? No. Dobra, ale czyli my idziemy w... Aha, w tym kierunku, tamtym. Ta. I... Obsidian. A nie, jednak te są teleporty. Czyli Guardiani nas teleportują. Przez dziurę czasoprzestrzenną. Pamiętasz, co w ogóle masz zrobić? Musisz zdobyć 3 Pokémony. Bidów, Starliego oraz Shinxa. Godzina 17 później. Łapię swojego pierwszego Pokémona. Poza wybraniem jednego. No oczywiście musimy być ciekawi, czy faktycznie jesteś tym, kim o kim mówi profesor. Coś jest nie tak. Spójrzmy. Kapitan zatrzymał mnie na chwilę, jak odeszliście. I ona oczywiście, oczywiście obarczyła mnie odpowiedzialnością za to, co się stanie dla naszego gościa. W jaki sposób możemy pomóc? No, być tutaj, będąc szczerym, nawet nie ruszę palcem. Liczę na talent Traja. Kurde, super. Policzona. Dobrze, że to nie Unite. Ale zwróć uwagę, jest odpowiedzialny za to, ale nie kiwnie palcem. No. Czyli you are the chosen one. Tak. Dobra, pierwszy Bidów. Let me see if we are capable of to doing that. And this aspiration. Heal. To na razie wszystko wygląda jak jeden wielki tutorial. Pewnego... Grając w Wiedźmina i widząc jak... Dzięki FXD. Przede wszystkim Wiedźmina grając na komputerze i widząc jak wygląda Wiedźmin na Switchu, wcale się nie dziwię, że taka grafika jest. Bo spójrzcie sobie na screeny, jak wygląda Wiedźmin na konsoli Switcha i że dużo się nie różni od tego. Po prostu jest ograniczona, to wygląda sporo konsola. Co tu się stanie? Nie mam bladego pojęcia. Zaraz zobaczymy. I'm throw to hold to focus. A, hold to focus? Nie, wróć, nie rzucaj. Zmarnowałem. Nie. Jak wyrzucisz wszystkie kulki, będziesz musiał iść do profesora, żeby ci dał nowe kule. Nie! Za daleko? Co żegnuj, no? Siedzi. Pigłam. Dobra, kolejny Pokémon. To jak szybko on poszedł w ogóle tam, nie? Teraz Shinx czy... Co? Czy... Aj, dobra, Starly. Czy mi się wydaje, że w ogóle to jest ten... Shiny Rock, ale ja sobie nie wyobrażam ludzi, którzy mają save'a, gdyż nie. W momencie, kiedy wybieramy Pokemona... Nie, może być save. Może być tam chyba save. Ale mimo wszystko, wiesz, restart gry na bieżąco... Nie, ja to nie jestem tego typu człowieka. Siedzi i zakładam, że Bidów będzie uciekał. Bo to jest legenda, nie? Kiedy się przebierzesz w grze? Nie mam tego pojęcia. Na chwilę obecną, no nie pozwoli mi. Myślałem, że w lustrze bym się przebrał, ale w lustrze się nie przebrałem. Teraz już nikt na krzywo na niego nie patrzy, bo ma ten... Anonymous Checker! Welcome! Witam cię serdecznie. I dzięki za bica. Ale nie poznaję cię, Anonymous Checker. Znaczy, nie, Anonymous Cheerer, wybacz. Nie poznaję cię. Bo to jest jeden Pokecoin. Zwykle to są inne liczby, dosyć znaczące. Pamiętaj, w którym dniu mam urodziny. Jeśli bierzesz którąś z tych liczb, potwierdzisz, że wiesz. Shadow Smith Wisdom. Ciekawe, czy jestem właśnie, czy Anonymous ten Cheerer wie, ile, jaka jest data moich urodzin. Przynajmniej jedną część, w sensie dzień, miesiąc lub rok, nie? 1800? Znaczy, nie mówię o... Nie mówię o... Tutaj o pełnej dacie, ale końcówce daty, nie? Dobra, mamy X-a. Oczywiście jesteś naprawdę dobrym ekspertem. A to są pokebole na drzewie, czy jak? Nie. Nie, to są berries. Elf is there. Czekaj, FXD... Ty nie jesteś Anonymous Chillerem. Pewnie zaznaczył anonimowy cheer. Ale dziękuję. Albo... Szymik, siemaneczko. Dobra. Teraz muszę zdobyć Shinxa. Gdzie on jest? Dobra, tam w tym kierunku. Tam gość jakiś walczy. Ale Shinx nie jest chyba w tym, co sobie zaplanowałeś złapać, nie? Goście mi już boty wpierdzielają. Tak? Tak jest, mamy boty. Wybaczcie, ale komunikatów ludzi, którzy biją, nie będzie, bo mi spamują. Trolle się pojawiły na streamie. Czy wiedziałeś w ogóle, że to są... Shinx może być agresywny? You'll figure out it out quick enough. Dowiesz się oczywiście w trakcie. Będzie odbijał pokebola. O! Kiedy używasz zadelki, to focus on Pokémon, you can see how easy it may be to catch. A! To tak jak w Pokémon Go, nie? Że jak rzucimy, to widzimy obwódkę, czy jest czerwona, czy jest zielona. A X ikonuje appear above... Aha, w momencie, kiedy jest X, to będziemy widzieć, czy Pokémon będzie chciał z nami walczyć. No, ominąłeś jagody na drzewie. A, dobra. Później sobie zgarnę. Zagadaliście mnie. Kodeserek, dzięki. To jest tak, że rzucasz Pokemonem w drzewo, jak się nie połamie karku, to spadają jagody. Żeby zacząć walkę z Pokemonem, najlepiej rzucić Pokebola z jednym z twoich Pokemonów, które aktualnie posiadasz. Wtedy zaczynasz oczywiście walkę z nim, a nie, wiesz, tam będziesz się krolował i uciekał, nie? O, nie, spadła. Walcz z nim. No teraz musisz go sklepać, co uciekasz. No nie, spadła. A to tak będzie, że one będą cię ganiać po mapie. Ty, ale gdzie ja mogę ten... Faktycznie, idź za mną. Bo widzisz ten pas... Patrz, nie mogę. Nie mogę uciec. A, no, złapa, znajdzie cię. Nie bij się z nim w trawie, bo... Chociaż? Kucnij, że cię nie zauważyć. Nie mogę teraz wziąć tego. Czekaj, czekaj. Na drzewo, na drzewo! Gdzie on jest, gdzie on jest? Jest! Mogę w ogóle wejść w krzaki? Zaraz się okaże, nie? Nie, czekaj, on cię wyteguje się. Wyniucha. No musisz go stłuc. Widzisz u góry ten pasek czerwony? To znaczy, że on cię widzi i cię będzie gonił. Patrz, nie mogę! Bum! Odbija, nie? Patrz, Pokemonem masz go, a nie Pokebolami. A, czekaj. Patrz. Nie może się w krzakach znaleźć. Ty. On cię zaraz będzie sztuczny. Teraz już wiem, nie. Będzie dym. Dobra, legendarny Pokémon. On się pyta, czy jest tu jakiś cwaniak? A to taki... Dobra, jest walka. Tak, ale jakby odsuń się. Roll out. W ogóle walka w krzakach. Tego właśnie chciałem. Prawie padł, ale aczkolwiek teraz już nie potrzebuję walczyć z nim, tylko muszę go zapaść, nie? Tak. A Shinx w ogóle nie walczy z nami, jak zauważyłeś. Czekaj, bo ja mam przycisk do fightu. A gdzie jest rzucić pokebolem? A, tutaj jest. Nie. Jest. A, i to tutaj się łapie. Złapałem trawę. No i tyle. Wait, did you did it? Ktoś jest w szoku, nie? Jesteś naprawdę zajebisty. Wierzyłem w ciebie od samego początku. Ukończyłaś swój test. No i oczywiście on się nie mylił. Gratuluję nam oczywiście ukończenia tego celu. No wcale się nie dziwię w momencie, że mamy zdjęcie. A, i standardowo jak każdy tutaj, kto robi sobie zdjęcie, zamyka oczy. Znaczy jemu robi zdjęcie, zamyka oczy. Animal Cheerer, welcome once again. And I hope you enjoyed the stream. I'm gonna admit it's true, you've got a real talent for this. No na pewno to oczywiście robimy dobrą robotę, bo łapiemy Pokémony i w ogóle jesteśmy w tym super ekstra. Jubilife Village, tak, oczywiście w tej chwili wracamy do naszego kapitana, który nam powie, że jednak nadajemy się do tej roboty, że w momencie, kiedy mamy 15 lat, da nam umowę cywilnoprawną, czyli nie umowę o pracę. Także to jest najlepsze, co mogę ci dać. No, musimy to zaraportować do głównej siedziby, nie? Ale zobaczymy, co da się zrobić z tego odcinki. Jestem mega ciekaw, czy w ogóle dzisiaj będę w stanie tego zrobić odcinki. Dużo tego zadania nie ma, dużo tłumaczenia, zobaczymy. Nazwij teraz ruleta. A mogę? W tej chwili w trakcie? Chyba tak. Nie wiem, czy pierwsze pokonane da się nazywać, tak, nie? Tak, tak, chyba w trakcie normalnie możesz ten... Lead me, czy to jest kontrole? Nie, kontrole będą. Save, tutaj. Change name, no jest. O kurde, ale zajebiście, w trakcie łapania się nazwy zmieni, znaczy wprowadzać, tylko możesz później. Ale super, i to było co? A, pierdzący. Dobrze, to jest, czy jestem analfabetą? Dobrze. Tak, tak chciałem nazwać. Tak. Dobra. Tak ma być. A, bo jest on, bo ja napisałem oncy, a ma być oncy, nie? Nie, tak ma być. Dobra. Nie ma polskich znaków. Nie ma polskich znaków. Dobra. Tak ma być. Pierdzący. Pierdzacy, to tak bez sensu. Dobra, teraz uwaga. 10 bitsów. 10 bitsów i nazwałem Pokémona. Macie do wyboru jeszcze Bidufa i Starego Shinxa, bo zanim ja zdobędę swoje Pokémony ulubione, to troszkę minie czasu. 10 to za dużo! Wcześniej było 1, co to ma być za... A inflacja! No, polsam inflację, no co ci powiedzieć? Inflacja. Tak. Dobra. Save zaliczony. Like it. Nie, po tym wszystkim nie zginąłeś. Gratulacje. Zdałeś test. Możesz zatrzymać plecak. Czekaj. Ja to pominąłem coś faktycznie. Ja musiałem nie zginąć, żeby zdobyć ten plecak, który noszę w tej chwili. Nic takiego nie kojarzę. Aha. Muszę przyznać, że zaimponowałeś mi. No, oczywiście wcześniej oceniłem cię zbyt surowo. Bo chciałem sprawdzić, jak bardzo jesteś warta. Ale udowodniłaś to. To jest twój oficjalny Uniform Corps Survey. Mas dość mały. Możesz tam się zmienić w pokoju tam, gdzie byłeś wcześniej, czyli prawdopodobnie tam teraz mogę zmienić swój strój na taki, który miałem z postaci gier. Czemu bry na United taki drogi? Bo inflacja. I teraz tak, ja miałem iść po tutaj z wejścia, tu mnie wprowadzili, ale czy to jest tutaj? Nie, będzie mnie wpuści? Nie. Gdzie w ogóle jest ten domek u mnie? Miałem go oznaczonego, czy nie? A, jest, dobra, domek mój po lewej stronie jest, od strony ratusza. Jak wrażenia z gry? Na początek dużo ubawu, jeśli chodzi o teksty, także Black Moon, nie wiem, czy tak samo będzie, że wiesz, jakby reagowała na wszystkie takie teksty, które były w grze. Znaczy, w momencie, kiedy się gra samemu, to raczej tak się nie mówi, nie gada. Ale jeżeli byś rozpoczęła rozgrywkę wraz ze mną, w sensie oglądając od samego początku, to byś zauważyła, że da się ze sporo rzeczy pośmiać. Lub też nawiązanie złapać do czegoś. I teraz tak. Czemu mi mam... Czemu w ogóle mi strojów nie zgarnęło? Chyba, że dopiero później będę miał tej, możliwość zgarnięcia tych strojów. Ty, ja mogę oczy zmienić. Cześć, bazę w lustrze. O, czerwone mi się podobają. Zaaplikuj tarczę antyinflacyjną. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. No, spójrz na siebie. Teraz jakby nareszcie coś jedną z nas. Możesz dalej używać swojego pokoju do spania na noc. I oczywiście możesz zatrzymać swój strój. Nie, za 30 dni, w porządku. Te czerwone oczy mi się podobają. Like it. Teraz przedstaw się. Czekaj, komu co? A, komanderowi. Dobra, komodo. Jest w swoim biurze, zakładam, że na piętrze. Albo na zewnątrz. Nie wiem, zobaczymy w ogóle na górze, co tu w ogóle się dzieje. Maybe it is here. A jednak na górze. Komandor! Dobra, mamy wąsa długiego. Czekałem na ciebie. W ogóle takie czerwone oczy, które mam, to mi się kojarzą z tym. Dodatkowo z podpisaniem kontraktu z Bogiem Śmierci w Notatniku Śmierci. Wiecie, w momencie, kiedy w Notatniku Śmierci człowiek podpisywał kontrakt z Bogiem Śmierci na otrzymanie jego oczu, to zrzekał się połowy swojego życia, ale dzięki temu mógł widzieć datę śmierci, jak i też imię i nazwisko prawdziwe danej osoby. W porządku. No, na razie jest początek, także nie powiem ci dużo, Black Moon. To jest początek gry, więc ogólnie sam sposób łapania, jak i też rozgrywka przy walce dużo odbiega od oryginalnych gier. Na razie nie jest to nudzące, aczkolwiek jak grałem wcześniej w Sword Shielda, w Brilliant Diamond, to tak naprawdę na samym początku ta gra jest spoko. Później zaczynasz się to nudzić, jak spotykasz Pokémony, których już nie chcesz, nie? Bo idziesz przez krzaki i Pokémony cię irytują. A tutaj cię będą mocno irytować. Zobaczymy. Ale co, Dracula czy jak? A, będzie walczył. Batman. Try to throw him, charge at him. Charge. Aha! Gość fizycznie ze mną walczył. Dostał kopa. Okej, okej. I użył na nas sumo techniki, nie? Dziada techniki sumo. Dziadek zasugerował walkę z 15-letnią dziewczynką. Żeby nie było. Ja tutaj zły nie jestem. Tak gorąco tutaj cię witamy. Wśród nas. Tak, ukończyłeś cel, masz tutaj możliwość przebywania dożywotnio w Jubilife. No oczywiście powierzając swoje swoje siły, umiejętności dla ekspedycyjnej grupy Galakcji masz ukończyć Pokédex. Ale ostrzegam cię. Pokémony to straszliwe stworzenia. Więc uważaj nas podczas swojej pracy. I teraz tak, ja bym potrzebował jeszcze dopisania do umowy mojej anotacji odnośnie ciężkich warunków pracy i możliwości śmierci. I chcę się ubezpieczyć. Dobra, jesteśmy potwierdzeni. Zaczynasz oczywiście jako bezgwiazdkowy. W innym słowie nie masz ranku wcale. Wykonuj oczywiście tam zadania i w miarę możliwości będziesz tutaj awansował. Zależy od tego, ile Pokémonów będziesz miał w Pokédexie, taki rank będziesz miał. No i oczywiście zależy od tego, w jakim celu, na jakim etapie jesteś w Pokédexie, też będziesz się zbliżała do swojego celu. Także dwie pieczenie upieczone na jednym ogniu. Mogę craftować pokebole, ale zajebiście. TumbleStone i Apricorn. Like it. I 3000 dostałem na potrzebne rzeczy, materiały. Jak zgniesz... Ale bliźniesz Minecrafta. Tak, ale Piotrek QTTV jedna sprawa. Dobre na pomknięcie, bo normalnie w umowie anotacja odnośnie śmierci i ubezpieczenia jest dobre w momencie, kiedy masz rodzinę, ale ona babka nie ma rodziny, więc jest problem. Także sprawa rozwiązana. Spadku nikomu nie przekażesz. Profesor nad tym pracuje, przynajmniej tak wygląda. No. Tak. Teraz jesteś oczywiście ekspertem od craftowania na własny użytek. Teacher nie rekrutować. Naucz po prostu tego, co wiesz. Do tego, co potrzebuje. Tak jest, madam. Teraz czas na lekcję craftowania.